Sytuacja, o której bardzo dużo ludzi mówi i nie wiem, czy film, który się ujawni, bo jest film ogólnie, okay. Gdzie ktoś nagrał, uderzyłeś jakiegoś ziomalka. Mam ten film, faktycznie. A dlaczego ty go uderzyłeś? O co w tym chodzi? Bo to jakiś młody chłopak stał. Myślałem, że usunąłem tym dzieciakom te filmy. Nie, słuchajcie, powiem wam, jaka była piłka. Przyjechałem pod galę tutaj, tak, na face to face. Przyjechałem po moje znajome. Chcieliśmy wejść, wiesz, wchodziły do auta, żebyśmy podjechali pod inne wejście. Jakiś chłopak, nie wiem ile on ma lat, 17 miał, mówi, ty co ty, bierzesz je, żeby je ruchać? Ja mówię, słucham? Mówi, ruchać je zaraz będziesz? Ja mówię, chodź, to cię wyrucham. Podchodzi taki na kozaku, podchodzi wykozaczony, patrzy na mnie i co? Ja mówię, dobra, weź spierdalaj, mówię. Nie będę, wiesz, z tobą szczelu dyskutował. On, to ty wypierdalaj. Wstałem po prostu i zajebałem mu liścia, no i tyle. I powiem szczerze, zrobiłbym to kurwa jeszcze raz. Nie fajnie, że to wyszło, bo myślałem, że usunąłem to tym dzieciakom, co to nagrywali. Nie chciałem też o tym gadać, ale po prostu szczerze powiem, jakby to do mnie tylko powiedział, to bym się wyjebał na to. Ale do moich koleżanek mówi, że co, szczególnie, że to są dziewczyny, które mają chłopaka. Jedna to jest dziewczyna Hellfielda. Okay. Czyli on obraził swojej koleżanki. Tak, tak? Powiedział, wiesz, że idziesz. Nie wiem, czy powiedział. Ale ty mu bardzo mocno uderzyłeś, a to jakiś młody chłopak. Liścia dostał, takiego kontrolnego. Ojcowskiego. No, a co jest ogólnie, bo ty i Kacper jesteście przyjaciółmi, nie? Pamiętam, kurwa, jak dzisiaj, że on miał bardzo podobną sytuację w Gliwicach jakiś czas temu, że ktoś mu krzyknął, wypierdalaj z Gliwic. No, powiedział, spierdalaj z Gliwic, kurwa. A ten też nie powiedział, wypierdalaj i obaj wyjebaliście mu chyba liścia. No tak, no nie wiem, no ja jestem takim gościem, po prostu nie lubię. Klątwa Gliwic, stary, WCA. No dobra, to co, biorę mandżur i wypierdalam z Gliwic.